Cześć, ja jestem Cezary Pontewski i dzisiaj zagram w koło plotka. I wylosowałem pytanie. Stand up w Polsce za 3, 5, 10 lat? Spierdal! Kilmery fuck. Fuck to Michał Kutek, oczywiście. Mary to Piotr Popek. No bo Piotr jest taki najstabilniejszy emocjonalnie. No i kill Tomasz Kwiatkowski by został. Przepraszam, Tomek, ale po prostu ktoś musiał zostać. Ja nazywam się Cezary Pontewski, a to jest moja kuchnia! Siemanko! Szanowni Państwo, ja nazywam się Cezary Pontewski, ale wszyscy do mnie mówią Kim Kardashian i mam najlepszą ksywę do prowadzenia programów randkowych. Teraz robiłem impression Piotra Guma Gumulec i programu Umów się ze mną, Take Me Out! Niech Piotr Guma Gumulec pozna sznur! Singlu, pokaż się! Szanowni Państwo, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Kuchni Pontymira, czyli mojej. To już kolejny odcinek serii. Dzisiaj będziemy robić ciekawe danie, nie powiem, że nie. Będziemy robić takie bardziej danie deserowe, ponieważ ja ogólnie, zasadniczo, powiem, muszę Wam się przyznać, w kole plotka jest takie wyznanie, że ja genetycznie rzecz biorąc jestem przysposobiony, zaprojektowany do bycia grubasem jebanym. I muszę dbać o formę, żeby nie być grubasem jebanym. I nie mogę jeść deserów, ale jak wiemy, w życiu czasami jest tak, że ja dużo jadłem deserów. No i w życiu trzeba wyciągać wnioski, dostrzegać, co się zrobiło źle i mieć w to wyjebane i dalej wpierdalać dużo. Dlatego dzisiaj zrobię bardzo kaloryczne, pyszne jedzonko słodkie. Zapraszam! Witam w aneksie kuchennym mojej kuchni. Szanowni Państwo, dzisiaj zrobimy naleśniki z kakaowe, takie czarne. Tu jest upierdolone, ale nie martwcie się, to jest czyste, tylko ja niedawno w tym robiłem... Nie, to jest mąka normalna, nie pierdol. I zrobimy to na mojej nowej patelni, która jest bardzo fajna. Ponieważ ja ją kupiłem z taką myślą, że jak już umrę, to ona będzie przerobiona na płytę nagrobną. Tu będzie napisane Cezary, młody czardasz, żył nam 100 lat. Nie wiem, coś tam. Tą patelnię sobie użyjemy, ale jeszcze nie teraz. Moi drodzy, szanowni Państwo, co nam będzie potrzebne do tego dania? Oj, przepraszam, zajebałem się mułem. Królowa. Szanowni Państwo, królowa bądź, tylko nie wolne. Serek waniliowy, to z tego zrobimy tak zwany farszyk. Z firmy Roll Mlecz akurat, czyli wiemy, że to już jest jakaś firma, którą prowadzi jakiś kurwa stary Marian z niepodtartą dupą w jakiejś kamizelce, jakiś wąsaty. Kto tak nazywa, szanowni Państwo? Ja mam na przykład telefon firmy Xiaomi. I ja sobie nie wyobrażam, żebym ja kupił telefon firmy Hintel. Czy oni takie robią? No nie, no szanowni Państwo, szanujmy się. Ale serek jest całkiem pyszny. Będzie nam potrzebne mleko. Będzie nam potrzebne płatki. Ja zrobię z nich takie eksperymentalne nadzienie. Znaczy zrobię, połączę to i to i zrobię takie, żeby było takie przełamanie, chrupkie nadzienia naleśnikowego. Akurat płatki Nesquik, ja bardzo lubię. Wyglądają jak gówno, smakują jak czekolada, ale to pyszne płatki śniadaniowe. Ja muszę Wam się przyznać, że ja jestem dosyć romantykiem. Jak to na przykład jak moja stara do mnie przyjeżdża, moja kobita, to ja całe łóżko
wysłane płatkami właśnie Nestle Cookie Crisp. I ona tak wchodzi, ja tu i po tych płatkach idzie do sypialni, a tam ja już leżę na gorastka. Będzie nam potrzebne jajko i będzie nam potrzebne kakao, puchatek. Bardziej czekoladowy smak. Tak jest! No i co? A, no i chciałem coś, musimy coś puścić, szanowni państwo, bo to nie może tak być. Puszczę wam moje najnowsze odkrycie. I tobie, Poncini, również. Jedzenie przeterminowanych... Przeterminowanych jogurtów. A. Dobra, potem tego poszukam. Szanowni państwo! co chciałem powiedzieć? A, jeszcze taką ciekawostkę mam. Ja znam takiego kolegę, mam takiego kolegę, który gotuje parówki na patelni, tutaj wlewa wodę i gotuje je w folii. I to jest Karol Pietrzakowski. To jest niesamowite, że on to robi. Dobra, moi kochani, potrzebujemy do tego wszystkiego... ja już tutaj próbuję... Przepraszam, jestem troszeczkę taki naelektryzowany. Już próbuję zebrać myśli, ale mam same powtórki, a nikt się nie chce wymieniać, niestety. Będzie nam potrzebne takie coś. I musimy odmierzyć do tego wiaderka mniej więcej... tak... tak z pół szklanki, pół tego. No. Ja ogólnie, tak jak mówiłem, jestem na diecie. Mi proponowano różne diety stosować. Ostatnio słyszałem o takiej diecie, mi mówiła jedna koleżanka, że ona stosowała dietę Dukana. A ja mówię, kurwa, ja nie chcę diety Dukana, ja wolę dietę wyraźnie mówiona, normalnie. Po co to dukać taką dietę? Pójdziecie do takiego kurwa dietetyka, pieniądze zapłacicie, a ten wam zrobi taką Dukaną i chuj wie co on ma. A nie, ty, w ogóle to nie będzie, niepotrzebnie to pokazywałem to ujebane, bo nie będziemy z tego korzystać, szanowni państwo. Do tego wbijamy jajeczko. Wiecie, ja robię naleśniki, bo wiecie, czasami jest tak, że człowiek narobią tych przepisów, nie wiadomo czego, a taki przyjdzie ci taki gówniarz i naleśników nie umie zrobić. A naleśniki to jest podstawa. Do tego dosypujemy szczyptę soli. Ja lubię jakieś troszeczkę więcej soli. Do tego tak troszeczkę oleju. Do tego tak z pół szklanki mleczka też, bardzo pysznego. 2% najlepiej. Ja to wiecie co? Kiedyś były takie ten. Było mleko kupowane i było napisane na opakowaniu od 3 do 5%. Bo nie byli w stanie, kurwa, ustalić. To było follow-up do pana Bartosza Zalskiego. Ale to jest 2% w każdym razie. I troszeczkę wody jeszcze sobie weźmiemy. Tak minimalnie, myślę, że około 1/4 tego śródaka. Ja nie jestem pewien, czy można robić w ogóle naleśniki z kakao, ale mi się wydaje, że można, bo moja mama chyba kiedyś robiła. Albo mi się to przyśniło, czy coś. Kurde, ale że nie ma tych jogurtów, to jestem po prostu jedzenie jogurt 20 może, bo tam było 20 jogurtów przeterminowanych. I on tam tak super mówił, ten koleś, że was po prostu się, że się po prostu zesracie. Ja to wrzucałem na grupuchę. Zapraszam na luźną grupuchę oczywiście. Poncini, możemy zrobić chwilę przerwy, bo to jest dla mnie ważne, żeby to puścić. A, usunięty film, ja pierdolę. Taki super był. Nie wiem, co teraz zrobię. No nieważne, moi drodzy, teraz musimy rozbełtać to. Teraz musimy to tak energicznie, bo ja niestety oczywiście nie mam tego. Miksera, no bo gdzie tam?
ponieważ jestem osobą niezbyt zamożną. No chyba, że chodzi o zakup mąki, oczywiście na mące nigdy nie oszczędzam, bo królowa jest tylko jedna. Ja w ogóle bardzo lubię, jak, nie wiem czy kojarzycie, są na weselach, są takie fotobudki. Nie wiem czy ty, Michał, kojarzysz. Byłeś kiedyś na wesel, byłeś jako... A nie, bo to już nie ma wesel. No to tam są takie fajne, można zrobić sobie zdjęcie z takimi tablicami, z napisami. I kiedyś byłem na weselu, gdzie właśnie jedną z takich tablic było królowa jest tylko jedna. I w ciągu godziny zrobiło sobie kurwa 30 bab zdjęcie z tablicą królowa jest tylko jedna. I żadne się nie zapaliły, zapaliło światełko, że tutaj może być jakaś wykluczająca się kognitywistycznie informacja. Dodamy tego kakao trochę, nie wiem ile tego powinno być, chuj tam, no ale chodzi o to, żeby było innowacyjne, czarne to. Chodzi o to, ja ogólnie, moi drodzy, zastanawiałem się ostatnio nad moim programem Kuchnia Pontymira, co tu by zrobić, żeby jakość podnieść, jakość nagrywania. Dla Państwa oczywiście to robię. Oczywiście to wszystko dla Was. Kurwa, każdy YouTuber, kurwa, wpierdala jakieś kurwa zgniłe cebule i zobaczcie jak się dla Was poświęcam. To dla Was. Może to docenić. No to ja właśnie dla Was chciałem. No i doszedłem do wniosku, że kluczem sukcesu, jeśli chodzi o polski rynek gastronomii, to jest dziwne mówienie. Zauważcie, na przykład pan Robert Makłowicz to dziwnie mówi, tak mówił tak. A na przykład ten pan Pascal Grodnicki też dziwnie mówi, też sukces osiągnął. Albo na przykład ten pan, teraz jest słynny, ten znany, co oddasz fartucha, nie wiem czy ty go propsujesz, bo później. No jest taki propsowany, to on tak mówi tak. To pyszne takie. Teraz zrobię takie, bo to jest bardzo pyszne. No i oczywiście król Piotr Ogiński, ten taki kiepąk, to większym kurwa barbarzyńcą to nie może być niż ten koleś. To on po prostu pierdoli głupoty. Ja tutaj bym prosił, że ja ci Pączyni wyślę, żebyś wrzucił jakiś fragment. Kocham gotować śmieszne wpadki. I na samym końcu wiem, że to wygląda komicznie, trochę przypomina inne sprawy, ale to jest. To jest. Mięta suszona. Dodajemy mięty. Też szczyptę. To nie jest nic, co byście mogli sobie pomyśleć. W takich workach sprzedają chłopaki na ulicy. Takie worki dają. No. Odleciałem. To jest najlepsze. No i dobra, moi drodzy, mamy już tutaj. Grudki nam się skończyły robić chyba, tak mi się wydaje. No i mamy takie ciekawe ciasto, takie kurde, takie zabrązowiałe. Może coś z tego będzie ciekawego. No i co? I teraz. Chorobcia, co by wam powiedzieć? A, no i zrobimy teraz... nie, proszę, kurwa. Widzicie, jak to człowiek się zajebie mułem. Zajmam się mułem, palko. Jestem pizda. I teraz rozkruszymy te Nesquitchki pyszne. O, a ja jestem bardzo ciekawy, jakie są państwa ulubione płatki. Na przykład śniadaniowe. Bardzo proszę, w komentarzach na dole. Kurwa, jakbym matki nie miał chorej, to bym nie musiał tak pierdolić. Przepraszam. Mamo, to dla ciebie! Nie, żartuję. Moja mama jest zdrowa, dobrze się trzyma. Ale możecie napisać, jaka jest wasza ulubione płatki. W ogóle też robaki różne się tam kłócą, czy płatki jeść z mlekiem, znaczy nie, czy matki jest z mlekiem gorącym, czy zimnym. No i to jest oczywiście dla mnie rozmowa frajerska, ponieważ jest to dosyć uproszczenie świata. No nie ma dobrej odpowiedzi na to. Różne płatki są dobre z różnymi rzeczami. Na przykład Nestle Gold Flakes to kurwa są chujowe absolutnie ciepłe. Kurwa, przecież to jest takie gówno. Miód ci się rozpuszcza, ale na przykład zimne już są całkiem niezłe.
I jest wiele takich płatków, które są dużo lepsze zimne niż ciepłe. I tylko trzeba po prostu wyczaić OCB. No i dobra, mamy rozkruszone, bo też nie mam żadnych moździerzy. Dobra. Rozkruszone ładnie. I teraz dojebiemy serek waniliowy Roll Mlecz. Tak, to jest ten mój ulubiony. O ja pierdolę, kim jest pyszny. Bo ja do tego dania to nie lubię. To jest metoda na głodę. Nie przepadam. Powiem tak. Kurde, ale szkoda, że wam już nie mogę pokazać tego, jak typ wpierdala ten. Proszę ja was. Wpierdala z 20 jogurtów tych przeterminowanych i cały czas mówi: dobrze! O, ty, fajnie to wygląda. Takie straciatella trochę. To jest mój autorski przepis, szanowni państwo. Nie wiem, czy ktoś to uwierzy. Ale ja nie jestem takim cwelem do końca, mi się wydaje. Dobra. To do wyjebki. Można oblizać, żeby na marnację nie szło, chyba że ktoś chce zgrywać panicza, no to może pierdolić. Nie, no proszę państwa, dostałem taką informację, że może być za rzadkie ciasto. Dlatego dosypujemy jeszcze mączki. Puch. I jeszcze tak zrobimy siubi-lubi. Hop, hop, hop. O, przepraszam. O, jeszcze w sumie bym dodał tego gówna trochę. No i co wam powiem, kochani? Ja ogólnie też miałem taki pomysł, żeby zrobić mordoklejki, taki autorski przepis. Nagrywasz mnie teraz? Tak. Ja mam taki pomysł miałem zrobić, żeby zrobić mordoklejki dla znajomego, dla znajomych konfidentów na przykład. Żeby zakleili swoje mordy na policji. I można brać ten pomysł, jak ktoś chce robić antykonfidenckie mordoklejki. O, to może Misiek z Nadarzyna by zrobił. Z takimi napisami przekreślona 60. Jest to zastanawiające, moim zdaniem. Mordoklejki i z takimi też... O, ujebałem się. Z drugiej. No. A to jest zawsze problem, że ktoś pokazuje komuś, gdzie się ujebał. Nie wiadomo, czy ten ktoś ma na myśli odbicie lustrzane, czy odbicie nielustrzane. No i dochodzi do różnych śmiesznych pomyłek. Przepraszam. Zobacz, Poncini, teraz lepsze, czy nie? Tak. Jeszcze trochę? No, myślę, że już jest lepsze. Dobra, no i co? Rozpalamy żarno, tak zwane. I... nagrywamy! Dobra. Weź jeszcze, zabierz ten kubek i królową mąk. Dobra. Dobra, moi drodzy, na pierwszy naleśnik, pierwszy, bo gadają, że wiecie, pierwszy naleśnik zawsze chujowy, tak się mówi. Tak samo jest z pierwszym stosunkiem płciowym, podobno. Nie wiem, bo... Nie, no w sumie miałem kiedyś pierwszy stosunek płciowy i rzeczywiście był dosyć niezręczny, muszę przyznać. Był taki... Taki był dosyć... No niezręczny. Niezręcznie było, jak tutaj młodym osobom, młodym pontewszakom chciałbym powiedzieć, że jeśli już chce, macie się tam ruchać, coś, no to polecam zrobić taką osobą, która się nie będzie z was śmiała potem. Bo to jest naprawdę, o Jezu, jakie to było niezręczne, moi drodzy. Och, nie chcę mi się o tym gadać. Ale pierwsze stosunki to jest jakaś nieporozumienie. Zapraszam również na podcast pana Bartosza, nieporozumienie. Zobaczcie, tak wygląda moja masa. Najpierw robimy masę. Potem dopiero rzeźbę. Na przykład jak Leonardo da Vinci robił naleśniki, to najpierw robił taką masę, a potem robił rzeźbę. Tak powstała też Michał Anioł Pieta. No tak, bo w sumie ta rzeźba to z jakiejś masy, nie.
Chyba, że z masy solnej się robi. Robiłeś kiedyś łączynię z masy solnej coś w przedszkolu? Nie. Naprawdę? A ty chodziłeś do przedszkola? Dobra, mamy rozgrzane siurdaki. No i szanowni państwo, będziemy teraz wlewać naleśniki. To bardzo ważne jest, żeby wlać odpowiednią ilość tych odpowiednią ilość, żeby nie były ani za grube, ani za cienkie. Nie wiem dlaczego, ale znowu, tak jak w odcinku tym z pizzką, mam tutaj jakieś dziwne konotacje penisalne, ale nie będę dzisiaj już tak robił. Nie będę dzisiaj żadnych konotacji penisalnych. Penicylina jest taka nawet lekarstwo na kutasa. Zobaczcie państwo, oto mogę nawet pokazać tutaj. Robimy tak, lejemy tu. I hopsa! I zobaczcie, rozprowadzamy to. I teraz kładziemy. I czekamy. Tak naprawdę. A ja co w tym czasie bym mógł wam powiedzieć ogólnie? No słuchajcie, ogólnie jest wszystko dobrze. A, i przyda nam się taka packa. Drewniane, żeby nie przysiurdakować. Wiecie, co chodzi? No. Widzimy się zaraz. No już się robi, zobaczcie. No bo to już to nie jest takie, że się robi długo, tylko takie jest, że się robi krótko. Szanowni państwo, teraz pozostaje pytanie. Czy odwracamy tak, bierzemy tak i odwracamy szup, czy też może jak jakiś brawurowy człowiek? O tak! No i właśnie ja nie wiem. Łatwo jest pomylić brawurę z frajerstwem. Ale cóż, ja spróbuję. Kurwa! Gościu! No i teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poczekać, aż nam się zetnie tutaj elegancko. I będzie wszystko dobrze. Moi drodzy, czekamy jeszcze sekundę i nasz naleśnik jest już gotowy. Ciach! Tak wygląda mój naleśnik. Teraz pozostaje go tylko dopierdolić tego naszego straciatelnego siurdaka. Czuć to kakao, jednak myślałem, że to jest tylko taki bajer, żeby ten... I tak wygląda, szanowni państwo, mój naleśnik. Mój naleśnik, mój naleśnik. Można go oczywiście przyozdobić, ale można wpierdolić. Ale kurwa, tak szczerze, kto przyozdabia te naleśniki, jak tak po prostu użytkowo konsumuje? Chyba tylko jakiś kurwa debil. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę w dzisiejszej kuchni Pontymira. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Nie namawiam, można zasubskrybować, powiem tak, będzie mi bardzo miło. Dzwoneczka nie trzeba klikać, bo dzwonek jest dla nauczyciela, a nie dla ucznia. A ja kiedyś mogłem zostać nauczycielem. Matka mi mówiła, dobry zawód. A ja mówię, mamo. Już tam. Rób tam te swoje z gówniaków, tam muffin, coś tam. Szanowni państwo, wszystkiego dobrego. Ty, to może w walentynki się ukaże ten odcinek. Ale nie, wcześniej może. No nie, zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Ja się nazywam Cezary, a to jest Kuchnia Pontymira. Elo!